Witam Was wszystkich serdecznie w 27 odcinku Datapadu. W programie tym zajmujemy się tematyką Gwiezdnych Wojen w postaci książek, gier, a czasem nawet i komiksów. Zaraz, wróć! W postaci książek, komiksów, a czasem nawet i gier. W tym odcinku zajmiemy się książką naszego ukochanego autora, Michaela Reevesa, twórcy tak genialnych powieści jak na przykład trylogia Noce Korusant. Jednak tym razem wesprze go ponownie Maya Katrin Bornhoff, jak to było w przypadku Ostatniego Jedi. Kurczę, mogli wydawać w ogóle te nazwy takie bardziej różnorodne. Wiecie, książka, film teraz wychodzi, no trochę to jest jednak dziwne. Sama książka przenosi nas na parę miesięcy przed wydarzeniami z Nowej Nadziei. Poznajemy tutaj losy Dasha Rendara, Przemytnika i rywala Hanna Solo. Po prostu uwielbiam, jak Reeves za wszelką cenę próbuje wcisnąć postacie z filmów do swoich książek. Po prostu uwielbiam. A także jego partnera Idena Vrilla oraz sarkastycznego droida naprawczego Libo, którzy zmuszeni są po uszkodzeniu Outridera, ich statku możliwie szybszego nawet od Sokoła Millennium, znaleźć sobie pracę, by opłacić naprawę statku. Fortuna chciała, że trafili akurat na dość znaną piosenkarkę Jaewoul Charn, nie jestem pewien jak to się wypowiada, która obawia się o swoje życie ze względu na anonimowe pogróżki i to prowadzi do serii różnych wydarzeń, w których zaczyna nawet brać udział Han Solo. I choć muszę powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo podoba mi się krytykowanie Reevesa za tą jego ułomną trylogię, tak naprawdę w Mrocznych Grach jest bardzo mało rzeczy, których mogę się naprawdę przyczepić. Całkiem udana książka. Widać, że pani Bornhoff umie trzymać Reevesa w ryzach, nie pozwala mu dodawać jakichś dziwnych pomysłów i w dodatku wielki szacunek dla tej pani za to, że podczas pisania książki korzystała z Wikipedii i podziękowała wszystkim użytkownikom, którzy mają swój wkład w budowanie tej wiki, za to, że poświęcają temu swój wolny czas. Możecie to znaleźć zresztą na ostatniej stronie tej książki. Sama historia jest dość ciekawa, posuwa się w wartkim tempie do przodu. Jedynym moim zarzutem co do niej jest to, że od pewnego momentu już można łatwo domyślić się sprawcy całego zamieszania, ale na szczęście autorzy cały czas starają się na tyle komplikować sprawę, że mimo wszystko wychodzi to dość ciekawie. Postacie są barwne, nie są bezpłciowe, a dialogi są prowadzone w miarę sprawny i sensowny sposób. I jak już te postacie sobie chwalę, to standardowo warto by było opisać każdą z osobna. Na początek zaczniemy sobie od Dasha Rendara, postać, która zadebiutowała w Cieniach Imperium i od tego czasu była dość popularną postacią w ramach starego kanonu. Dash pochodził z bogatej koreliańskiej rodziny, która jednak podpadła Imperatorowi, gdy jego starszy brat Stanton uderzył w prywatne Muzeum Palpatina za pomocą statku. Oczywiście nie była to wina jego brata, ponieważ książę Skizor sabotował całą akcję, jednak w żaden sposób nie uratowało to rodziny Dasha, która została wygnana z Koreli, a sam Dash, który w tym czasie był członkiem Akademii Imperialnej, został z niej wyrzucony. Od tego czasu Dash chowa dość sporą urazę w stosunku do księcia Skizora, a także do Imperium. Co więcej mogę powiedzieć o Dashu? Cóż, z pewnością nie jest jakąś postacią bez serca, która zrobi wszystko dla pieniędzy. Jest raczej osobą, która dba o swoich towarzyszy, jest w dodatku bardzo pewien swoich umiejętności, szczególnie jak pilota, przez co właśnie bardzo nie lubi Hanna Solo, który z kolei w sumie do Dasha nic nie ma. Prowadzi to nawet do takiej sytuacji w książce, przez co postać Dasha bardzo u mnie zaminusowała, gdzie Hanowi proponuje się pracę razem z Jaewoul Charn, a Dash w tym momencie decyduje się zrezygnować z tej roboty. Oczywiście przekonali go, by jednak został, ale wiecie, strasznie to było dziecinne. Poza tym nic do samego Dasha nie mogę się przyczepić. Eden Vrill albo Eden Vrill, zależy jak to co woli wymawiać, to nautolański przyjaciel Dasha, który tu również pełni funkcję drugiego pilota na Outriderze, o wiele bardziej spokojniejszy od Dasha, nieraz musiał utemperować swojego przyjaciela i pokazać mu co robi źle. Jest też bardzo uzdolnionym pilotem, a jego pokojowa natura sprawiała, że to właśnie Han Solo wolał współpracować z nim niż z samym Dashem. Poza tym Eden jest również członkiem sekty Jedi o nazwie Salai Kassi, która składała się z osób wrażliwych na moc i praktykujących sztukę teraz Kassi. Niestety po wydaniu rozkazu 66 również i ta sekta przestała istnieć. Jaewoul Charn to z kolei główna postać kobieca występująca w książce. Zostaje nam przedstawiona jako osoba, która boi się o swoje życie, jednak jest bardzo lekkomyślna, nieodpowiedzialna i irytująca. Na szczęście jak bardziej poznajemy
tą postać, rozumiemy jej motywację i odkrywamy, że nie wszystko wyglądało tak, jak miało wyglądać. Co się takiego zmieniło? A to już zapraszam do przeczytania książki. W każdym bądź razie J-Wool pełni również funkcję takiego love interest dla Dasha, jednak wątek ten nie jest specjalnie wyeksponowany i przy czytaniu nie irytuje. Oczywiście mamy też Hana Solo, naszego przemądrzałego przemytnika i pilota najszybszego statku w galaktyce. I tutaj muszę szczerze pochwalić Reevesa, który lubi wypaczać osobowość postaci z oryginalnej sagi, gdzie trzymał się w przypadku Hana Solo określonego wzorca i nie zmieniał zbytnio tej postaci. Han Solo jak zwykle jest trochę arogancki, ale potrafi okazać trochę serca swoim przyjaciołom. Z pewnością zachowuje się o wiele przyjaźniej do Dasha niż ten do niego. Często radzi mu w trudnych sytuacjach i mówi mu, żeby czegoś nie robił dla jego własnego bezpieczeństwa. Wątek Hana w tej książce przywołuje mi również na myśl Łotra 1, gdzie w książce opowiadane są losy Hana Solo, które prowadzą do momentu, aż nasz kapitan Sokoła Millennium spotka Bena Kenobiego i Luke'a Skywalkera w kantynie w Mos Eisley. Niestety w książce nie uraczymy Chewbacki, któremu dziecko się urodziło na Kaszyku, więc jest to w miarę logicznie i rozsądnie wytłumaczone. Droid naprawczy Libo albo Lebo, znowu nie wiem jak to przeczytać, to sarkastyczny robot o dość bogatej osobowości. Podobnie jak I-5, próbuje za wszelką cenę udowodnić wyższość syntetyków nad organicznymi, co wychodzi w sumie mu nawet lepiej niż w przypadku droida z trylogii Noce Coruscant. Poza tym droid narzeka cały czas na to, że maszyny są nierozumiane przez ludzi i ci powinni więcej się uczyć o robotach. I choć nie okazuje żadnych ciepłych uczuć w stosunku do swoich właścicieli, gdy przyjdzie co do czego, potrafi walczyć i bronić ich za wszelką cenę. Ostatnią z tych ważniejszych postaci jest Kendara Farion, najlepsza przyjaciółka J-Wool Chan, która również pełni funkcję jej agentki. Nazywana przez Dasha kolczastą ze względu na ułożenie jej włosów, nie jest zbyt sympatyczną osobą, bardzo opryskliwą i generalnie ciężko z nią współpracować. Oczywiście przez książkę przejawiają się też inne postacie, jednak nie mają one takiego dużego wpływu na fabułę, więc tylko pokrótce je wymienię. Mamy Nika i Melikana, którzy pracują przy załadunku na statku J-Wool, mamy Chrisa, Viga Czarnego Słońca, a nawet księcia Xizora czy Edge'a Anomida Zabójcę. Przed zakończeniem tego materiału chciałbym podziękować pani Bąchnow jeszcze raz za jej wkład w tworzenie książek z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Bez jej pomocy Michael Reeves napisałby prawdopodobnie kolejną okropną książkę, a tak ma na swoim koncie, poza Mrocznymi Grami, całkiem znośnego Ostatniego Jedi i Łowcę Zmroku. Czy warto kupić? Jak najbardziej. Książka jest dość ciekawa, nie ma głupkowatych wątków, a postacie są całkiem ładnie rozrysowane. Cena na Allegro waha się między 10 a 30 złotymi. W następnym odcinku omówimy sobie Gwiazdę Śmierci Michaela Reevesa i Steve'a Perego. Jest to ostatni tytuł Michaela Reevesa, jaki przeczytam, chyba że ktoś sprzeda mi tanio Medstara. I na tym sobie zakończymy przygodę z tym panem, a następnie omówimy Szturmowców Śmierci autorstwa Joe Schreibera. Twór dość ponoć kontrowersyjny. Zobaczymy jak będzie. Ja was moi drodzy na tą chwilę żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!